przyszli. Adam zaczyna vloga. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie długi vlog, ani nie będzie dużo materiału, bo będziemy spędzać czas rodzinnie, ale takiego obładowania choinki to jeszcze nie mieliśmy. Patrzcie na to. Pierwszy raz w życiu chyba. A tata to podsumował. No i mówią, że w Ameryce bieda. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness. Dzień dobry, mamo. Powiedz dzień dobry do vloga. Dzień dobry, ale dobry wieczór, wszystkiego najlepszego. Nie, mamo, trzeba wyłączyć. Dobry wieczór, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Narodzenia. Tak, które będzie spóźnione, bo będzie po świętach, ale moje siostry życzą wszystkiego najlepszego wszystkim widzom i Pysiu też. Cześć, guys. Przyszedł wujek. Hello, hello. Special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Dzień dobry, kochani, witam się z wami w pierwszy dzień w świąt. Wczoraj chyba na tej wigilii w ogóle ja wam się nie pokazałam. Nie wiem, czy ktoś tam nagrał jakieś ujęcie, w którym w ogóle byłam, ale nawet z Adamem sobie mówiliśmy dzisiaj, że mieliśmy taką radość z tego, jak dzieci się cieszyły swoimi zabawkami, prezentami, samym odpakowywaniem prezentów, bo już John odpakowywał wszystko, co było jego, co było moich rodziców, co było nasze i miał taką zabawę, tylko stał tam i jestem taki excited, nie? To tak, żeśmy się po prostu z nim cieszyli, a teraz bawimy się taką farmą, to zaraz wam pokażę. I potem jedziemy do mojego wujka i u wujka będziemy świętować. Co to masz? Co ty masz tutaj? Co ty dostałeś wczoraj? Dużo rzeczy? Like a pili. Oink. Teo się odpłynął przed chwilą. Ale masz zwierząt. Zaraz ci się nie zmieszczą. Jest koza. Albo Jamie zapytamy, bo Jamie ma kozy. Kozę. Nasza kuzynka właśnie tam, gdzie jedziemy, bo jedziemy na tą farmę, na której kiedyś byliśmy. I moja kuzynka ma kozę. I kiedyś, jak zjechaliśmy latem, to po pierwsze moja kuzynka z tą kozą walczyła, to znaczy się łapała z tą kozę za rogi i pchała w którą stronę chciała. Potem ta koza, wiadomo, wkurzała się i chciała ją atakować. A moja kuzynka się nie dała. Albo mają małego konika, moja kuzynka tak znienacka wskoczy na tego konia. Ona jest taka farmerka. Taki prezent dostał Adam ode mnie w stockingu, w skarpecie. Dostał kubek, który personalizowałam. Jest taki facet a la Adam, jest taka dziewczyna a la ja. Pisze Adam i Natalia, a z tyłu na kubku pisze All I want for Christmas is you. Ale to właśnie umówiliśmy się z Adamem, że będą bardzo drobne prezenty i dlatego taki prezent. Słuchajcie, dostałam wczoraj od mamy krokiety, więc będę robić nam krokiety z barszczem, zanim pojedziemy, bo jesteśmy trochę głodni, nie będę kłamać. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Słuchajcie, jedziemy do wujka z lekkim opóźnieniem, bo nie mogłam się zebrać, ale nie z dużym. 6 minut, 6-7 minut, więc mam nadzieję, że nie będzie afery. Ale jedzie! Oh my god! Teo! Co ty masz? Takiego masz airplane? Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym dniu vloga z nami. To będzie takie łączone z 3 dni. Chciałam wam pokazać, co Łukasz nam właśnie przywiózł, bo Adam wam o tym mówił w tagu świątecznym, więc pokażę wam, co tutaj mamy.
Popatrzcie, to są te właśnie ciasteczka, o których Adam mówił, że Czesi robią różne rodzaje ciastek na okres świąteczny. I tutaj mamy dużo takich różnych rodzajów. Nie widzę tego, który ja robiłam, ale Adam chciał, żeby jeszcze te zrobić. To są jakby dwa ciasteczka złączone razem, a między nimi jest marmolada. I Adam mówi, żeby sobie popatrzeć, które lubię najbardziej, że w przyszłym roku się podejmiemy właśnie, żeby kilka rodzajów zrobić sami. Ten pięknie wygląda. Ten jest całkiem smaczny. To jest jakiś, z jakimś takim musem. Adam mówi, że coś tam alkoholowego jest w tym musie. A, no i tak to tutaj wygląda. Tutaj mamy takie orzechowce. To wiem, że babcia moja też często to miała. Pierniczki. Troszkę takie śmiesznie ozdobione pani zrobiła. Teo migruje, więc go słyszycie w tle, ale nie denerwuje się, tylko się śmieje. A dzisiaj przyszło mi pudełeczko z Fabfit Fun, okropnie, okropnie zniszczone, zmordowane drogą. I zostawiliśmy takie kubeczki, dwa w zestawie. Mieliśmy już pierwszą kawkę, ale bardzo fajne. Myślę, że podoba mi się to, że teraz zrobimy sobie takie zestawy. Będę po prostu się pozbywać tego, co jest obniszczone, zniszczone, już takie brzydkie, a takie nowe zestawy sobie będę zostawiać, żebyśmy z Adamem mieli razem. O, my właśnie dzisiaj zupełny dzień w piżamach, co prawda Jonah się teraz wykąpał, ale ogólnie. A mamy rybki, załadowaliśmy baterie i gramy w rybki. Fajne rybki? Demi, która moja? Żółta? Okej, okay, jedziemy. Powiedz dzień dobry. A ty powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Chce z nami pograć. Kupiłam mu na święta taki gryzacz, znaczy wiecie, śliniaczek z takimi zakładkami. 6 w komplecie było. I mogę to prać, a on sobie tutaj, o, demonstracja, proszę pana. I umie się chwilę zająć. To jest takie bardzo lekko gumowe, takie silikonogumowe. Pokaż się piękny. Chciałam skończyć vloga, ale Adam ogląda jakiś czeski show i nie wiem na ile słyszać będzie, co ja mówię, a co jego telewizja. Cześć kochanie, powiedz dzień dobry. Cześć Patio. Cześć Patio, jak ci minął dzień? Wywiad z mężem poza kamerą, nie żarty. Chciałam się pożegnać z wami w tym vlogu, to jest dosyć krótki vlog, ale przez święta tak nie za dużo nagrywaliśmy, tyle co widzicie. A w ogóle jak jechałam do wujka, to kompletnie zapomniałam kamery, więc tyle co na telefonie po prostu nagrałam, to jest. Mieliśmy pierwszy dzień u rodziców, wigilię, drugi dzień byliśmy u mojego wujka, dzisiaj jest ten trzeci dzień, gdzie odpoczywamy. Taki piżamowy dzień, kompletny relaks w domu, ale bawiliśmy się trochę z Johną, obejrzeliśmy ile myślisz filmów świątecznych? Dzisiaj? No. Co najmniej 4, Adam mówi, przez cały dzień, bo od rana puszczaliśmy. A i nawet Adam mówił, co my obejrzymy wieczorem, jak już wszystkie filmy świąteczne na amen obejrzane. Ale w sumie Kevina widzieliśmy tylko po raz. I coś tam jeszcze Grincha wczoraj zaczęliśmy, czy coś takiego. Także nie oglądaliśmy tak jeszcze, tak wiecie, namiętnie. W każdym razie mieliśmy bardzo, bardzo udane święta, spokojne, w gronie najbliższych, nie wiecie, nie jakieś tłumy ludzi czy coś, ale było bardzo przyjemnie, nawet wczoraj tam śpiewaliśmy, kolędowaliśmy, a właściwie my nie tak bardzo jak mój tato z wujkami. Dzieci też, jak zawsze jak idziemy na jakąś imprezę, to zawsze ktoś dziećmi zajmie, więc jest spokój, także w ogóle się zapomina, że się ma dzieci. Nic dodać, nic ująć i w ogóle popatrzcie na to. Siadłam sobie tak, bo chciałam wam pokazać kwiaty od męża, które niedawno dostałam. Nic się z nimi nie stało, no są piękne, cały czas wyglądają rewelacyjnie, jednak jak mąż da z miłością bukiet, to się bukiet trzyma. Także tak musi być. Więc dziękujemy wam. W ogóle dziękuję wam za wszystkie życzenia świąteczne po moich życzeniach. Ja odpisywałam na to, co dałam radę, ale powiem wam, że tak nie siedziałam w tym YouTubie i w tym studiu, w tych komentarzach tak przez ostatnie kilka dni, więc dzisiaj albo jutro sobie będę nadrabiać, ale jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia. Mam nadzieję, że wszyscy mieliście spokojne, rodzinne, pogodne święta. No i teraz czekamy na nowy rok, nie? Następny weekend. Woohoo! Dobra, żegnam się z wami serdecznie. Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.